O kurwa. Jeszcze raz. To jeszcze raz wchodzimy. Witamy na w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy Prohox pomiędzy Belgią a Francją. Komentują dzisiaj dla was Damian Dudzicz i... I Dela, witam bardzo serdecznie. Więc pierwszy mecz dużo powie nam o obecnych formach zespołów. Drużyny z topowe z poprzedniej ligi. Francja zdaje się czwarte miejsce, Belgia drugie. Więc pojedynek bardzo równy będzie. Można powiedzieć? Dostałem informację, że Szwecja przegrała z Macedonią 4-1. To jest naprawdę wielkie zaskoczenie. Absolutna sensacja. Jest tak, sensacja. Widziałem, że chłopaki tam się rozgrzewali już z Macedonii gdzieś na publikach. Pewnie parę sparów pograli. No i przełożyło się to na bardzo dobry wynik w pierwszym meczu ich mistrzostw. Absolutna sensacja. Co tu można powiedzieć? Na czasie dostałem informację, że drużyna Macedonii, Belgii nie chce wbić na Ruma. Nie wiemy, o co chodzi. No... A zaraz pewnie, czekamy, dobra. Sajko hostuje, więc raczej... A raczej powinni wejść. Warto wspomnieć, że to jest pierwszy właściwie impreza zagrana na HTML-u, na handballu też. Zobaczymy, dokładnie, jak to będzie funkcjonowało na nareszcie tym. Zresztą. Tak, długo dokładnie. Oczekiwany HTML. Tutaj Basro poprawił tam co do powtórek, w końcu się pojawiły. Jeszcze co prawda nie ma playera, ale tam na zasadzie przekazywanie sobie nagrań jakoś to będzie funkcjonować. Ale jest o wiele niższy ping, o wiele lepiej się gra, o wiele więcej, jakby jest większe pole widzenia i to naprawdę ułatwia grę. Tak jest. No chyba, że ktoś jeszcze konserwatywnie podchodzi do tematu i jeszcze na tych kamerkach, tych flashowych gra, ale myślę, że tutaj jedynka kamerka, szeroki naprawdę punkt widzenia. Można śmiało grać. Tutaj już widzimy czwórkę wyjściową drużyny Francji, czyli Kosmos na GK, prawdopodobnie warzyw na defie, człowiek Thierry Henry na pomocy i Marco na FF-ie. Tak, nie wiadomo, czy to my na wejście drużyny Belgii, coś ociągają się strasznie. Być może jeszcze jakiegoś spara dogrywają, ale nie to raczej czas nas nie nagli, więc... No dziwna sprawa, no ale czekamy cierpliwie. Jak nie, to ten walkover i pierwszy mecz na streamie szybko się skończy. No, także już mistrzostwo ruszyły pełną parą. Pierwsza sensacja już za nami. Jest. Teraz tylko oczekiwać kolejnych. Osobiście myślę, że to będzie bardzo wyrównany mecz, zważywszy na to, że drużyna Belgii w składzie, no właściwie niezmieniony w Tigers z poprzedniego sezonu, no tutaj wyglądają bardzo podobnie i zaskoczyli bardzo pozytywnie w poprzednim sezonie. Dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że raczej tak zwana Once de Gala z poprzedniego sezonu, czyli Rafael Nadal na bramce będzie, Lopek, Ej i prawdopodobnie Byku, bądź... Jest. Bądź klas, a bądź też jesz, no tak podejrzewam. No jeszcze jest słaby, także... Stały składzik. Tak. No już mamy klasa, czyli można podejrzewać, że klas będzie grał w tym meczu. Tak jest. Klas, czyli... Klas, czyli człowiek z Biga. Nie, on z Biga właśnie chyba. A może i z Biga jest, tak, raczej. Biga albo RS-a, nie wiem. Wiem, że pamiętam na RS-ach jeszcze grał pod nickiem Kamaz. A. Dobry zawodnik. Transfer Lopka, myślę, że trafiony. Już mamy Lopkę na Rumie.
Jest i Zefir, także zaraz. Sławomir tak wrócił z Zakopanego. Tak jest. Zakopanego do Belgii. No, czyli jednak chyba Zefir na bramce, tego co widzę. Nie Orange. Z przyjemnością mogę tutaj powiedzieć, że po meczu będzie wywiad z Marka Asensy. Tak jest, niezależnie od wyniku. Tak, dokładnie chciałem to powiedzieć. Jeżeli Lopek tam się odważy, to też może przyjść tutaj. Oj, on chętnie jest. Z nim porozmawiamy. Joker mi tu połka, że Kamaz zbiga pajace. Były selekcjoner reprezentacji PLHB. Jestem. No, czyli dość znacząca postać na bigach. I mamy już opóźnienie dosyć długie w sumie, czekamy długo na ten mecz. Co 12 minut? No cóż, no. Ten, kto miał do czynienia z Lopkami na lidze, wierzy z nimi. Oj tak, ciężko się wydać. Ustawić na jeden termin. Pan, jest. Także myślę, że już wszyscy się do tego przyzwyczaili. No. Może zobaczymy, jakie tam wyniki były. A jeszcze żadnych nie ma. Ale to już tak na bieżące informacje, to jak na razie tylko. A tylko ten tylko Macedonia. Tak, ze Szwecją. Może w inne mecze podamy, które odbędą się dzisiaj. A można. Które nie zostały przełożone. I będzie to na przykład z grupy A. Tu widziałem, że Dania z Watykanem przełożyły. Liechtenstein z Finlandią. Też bardzo ciekawy mecz, myślę. Tak, no tutaj od razu Finlandia dostaje mocnego przeciwnika. Jakim jest właśnie Liechtenstein, przemianowany z Prus. A w tej grupie oczywiście Belgia, Francja. W grupie B. W grupie C Szwecja, Macedonia, który już właśnie się odbył mecz. I Norwegia z Kosowem. Czyli też grze się z teoretycznymi faworytami tych mistrzostw. Będzie jest, ciekawie. Jest ja już na rumie. Jest za chwilę już, czyli będziemy zaczynać. Jest. Zobaczymy, jak drużyna Lopka wyjdzie. Czy wyjdzie bardziej ofensywnie, czy wyjdzie bardziej defensywnie, bo Klas i Ace'u raczej, z tego co pamiętam, są. No, ej, na pewno. Klas również jest zawodnikiem ofensywnym. Czyli Lopek na defie, tak? Teraz już na sępie, no i... Tak jest. Klas taki, taką funkcję łączącą pełni. Tak jest. W tym meczu. MDF-ik. No i zaczynamy. Zaczynamy mecz, tak jest. Pierwsze X-jęcie właściwie. I kosmos zamki. Spokojnie do warzywa. Szeroko. Tak, na razie badanie rywala właściwie tutaj. Tak, no tutaj trochę Marko został na drugiej stronie. A i to już mu powinni go troszkę bardziej pokryć zawodnicy Belgii. To bardzo niebezpieczny zawodnik. Daj. A i do klasa. Świetnie ustawiony człowiek. Zagęszczę tutaj na razie. Mocno teren. Panie na razie. Bardzo ładna piłka od Lopka na rozegranie. Klas. Żeby to ładnie przez środek podać, ale nie masz na to podanie. No i coś tu warzyw na lagu chyba. Chyba kosmos się odbije na spokojnie, tak. Pauza czy nie? Nie, jednak chyba nie. Starają się właśnie ustawić tu. O! Warzyw. Ale ładnie przeciął to Ej. Widać, że Ej też tu nie próżnuje w defensywie. Nie będzie raczej sępił. Ładnie schodzi mu po górnej flance, no. Kosmos. Kosmos doświadczony tutaj. Tak, myślę, że nie będzie łatwo pokonać kosmosa dzisiaj. Teraz uwaga, to... człowiek, no, taki long shot. Tak jest. Centrostrzał. Ale Zefir na spokojnie. No, starają się tu rozgrywać w środku, ale ciężko. Oba zespoły dość ciasno na tym boisku. Nie ma bardzo szerokiego rozegrania. No, teraz się pokazuje Marko. Szansa na wyjście z kontrą. Marka pokazuje jasno. Człowiek
progu, ale blast, dobrze raz, tutaj... Ależ zrobił blast, no i uwaga, teraz może być groźnie, ej! Dojdzie, nie, ale teraz... No i kosmos spokojnie do Marka i uwaga, pokazuje się ten człowiek. Piękna, piękna piłka między dwóch. Jak nie powiem kto. Tak jest. Ej, już, uwaga. No ale tutaj ważne. A już to ma, że takie właśnie potrafi się zostawić czasami. Tak jest. No ale ważne, bardzo solidny def. Jest. Przeczyć. Dobrze, Eju znowu pokrył człowieka. I szansa na kontrę, ale tu już... Bardzo spokojny. Uspokojony. No tak widać, że drużyny starają się na razie. A teraz z siebie! Oj, no tutaj Marko był blisko bardzo. I znowu szansa dla Francji. Ale Lopek przyciągnął tutaj. Teraz? Tak do nikogo zagranie. Wyłapał to człowiek i szansa na kolejne rozegranie. Porozumienia Lopka z klasem. Borek. No. No i Zephyr z bramki. Jest. A już teraz... Starał się dobrze, bardzo dobrze, inteligentnie, Warzyw to zrobił. Byłoby groźnie. Ładnie teraz. Ach, kosmos teraz. Świetnie ustawiony na niebieskiej. Las z warzywem. Pepchnął to X-em. Człowiek bardzo ładnie, tutaj wymiana pozycji między warzywem a człowiekiem, widać, że zgrani są ze sobą, nie grają od dziś, prawda? Jest. Powomir do Zephyra na spokojnie. Jelko do klasa i tu wychodzi, ej, myślę, że musi poczekać na rozegranie jednak. Może w czujni tutaj się zachowa, dobrze. No dobrze, teraz klas tu się po... Ale tak jakoś mało odważnie, o dziwo, reprezentacja Belgii jak na razie. Raczej skupiają się na defensywie. No nie lekceważą rywala, to przede wszystkim ważne. No. Tutaj jakoś problemy techniczne, ale opanowane. Nie. No to jednak efekty specjalne. Tak. Teraz kosmos dobrze czuje, nie? Marko, no też tak troszkę na wybieg. Na razie oba zespoły bardzo defensywnie. Tak, no nie starają się jakoś mega ryzykować. Tutaj ustawienie z klasycznym MDF-em, takie dwa trójkąciki można powiedzieć. Tak, ale tego mogliśmy się spodziewać od początku w sumie, bo... Tak jest, no tu raczej spodziewamy się wojny taktycznej w tym meczu. Nie sądzę, że padnie tu jakiś wielki grad goli. Tak, to jedna bramka może dwie w sumie, no bo paść. Też tak się wydaje. No zobaczymy, jak tam... Ostatnie w etap meczu, no Warzyw tutaj. Ciężko zajem na X-a tutaj przy bandzie. Gwiazda Belgii, czyli John. Bardzo szanuję tego gracza. Marko, bardzo dobrze wycofanie. Ale tu jednak jeszcze brakuje tego czucia piłki, precyzji obu zespołom, ale to myślę, że kwestia czasu, zanim to przyjdzie. I teraz dobre podanie by... No, ale Warzyw ładnie przecina tutaj. Stoi cały czas na linii podania. Na razie bardzo solidnie. Z człowiekiem współpracują w defensywie. No tutaj rajd środkiem, bardzo ładnie. Ale zwróćcie uwagę, że nie ma miejsca gdzie zagrać. Nie ma po prostu gdzie zagrać Warzyw czasami. Dobrze ustawiają się także Belgii. Zgadza się. Teraz klas tutaj. Człowiek. No, tak mogli na dropa tu rozwiązać, ale... Widać właśnie jeszcze w rozegraniu brak precyzji. Warzyw, o! Teraz, dobrze. Bardzo ładnie. Robi Marko do środka. Ale Marko troszkę... Ale już tu Ej pokrył. I szansa na kontrę. Bardzo mało miejsca miał. Bardzo dobrze tutaj FF-y pracują, jak na razie też w defensywie. Wychodzą, wyprzedzają tutaj. Nie dają żyć za bardzo defom. No i uwaga, teraz jest szansa. Dużo miejsca ma człowiek. Uwaga! Ale podanie! Ale bramka! Fantastyczne doskonałe podanie. Doskonałe rozegranie, naprawdę. Człowieka. Kapitalne podanie właściwie człowieka. Dokładnie. No i wykończenie też klasowe Marka. Fantastycznie to zrobili. No i mamy 1-0. Yes! Mogło być już jeden szybkie wyrównanie, ale... Dobrze ustawiony. I będzie szansa? Czy nie będzie? Górą rozegra. Nie. Oj! Marko teraz, jak widać, wymienił się pozycją tu z warzywem. Cały czas właśnie trzymają ten tryb. Dwóch w jednej linii i jeden na drugiej stronie.
konsekwentnie realizują swoje założenia taktyczne. A teraz coraz śmielej atakują gracze jednak Francji. Coraz mniej. Jest i teraz Bandu da radę zagrać, uwaga. No, tu jest chaotyczny teraz. Przypilnował. Już. Ja. No i teraz na spokojny kosmos. Zagra raczej szeroko. O, jednak środkiem. Teraz dobrze ważę, że ty nie ryzykował. Z powrotem do kosmosu. Spędzają też trochę czas. Panie, teraz tego się człowiek uwaga teraz. Ej. Nie będzie teraz uwaga do środkowania, ale świetnie tutaj zbite przez kosmosa. To klas. O, tutaj no, dojdzie do tego, ej, ale będzie ciężko w tym rogu. Na no to zrobimy cofą. O, uwaga. Ale Marko doskonale ustawiony. Nie daje życia, zobaczcie, Marko bardzo głęboko wychodzi tutaj, pod pressing kładzie na zespole Lopków. I Lopek. Lotkiem bardzo ładnie rozegrał. Szeroko teraz, szansa na ustawienie się. No. I teraz? O, świetnie, człowiek wyciągnął to, można powiedzieć, wślizgiem. Las w rogu. Ale no spokojnie, kosmos. Nie odchodzi za bardzo od słupka, żeby nie było przypadkowego rykoszetu. Dobre ustawienie kosmosa. Womir. Marko znowu tutaj wyciągnął. Ale kapitalnie to zrobili. Brawo! I człowiek. Fantastyczne naprawdę. Fantastyczne zachowanie. Kies, ale... Świetnie to zrobił Marko tutaj. Zastawił się. Poczekał, aż marzy. No X nie właściwie, tylko X, no, no i... Tak jest, no... Sytuacja. Bardzo dobrze jest komunikacja między nimi na TS-ie siedzą, więc no... Właśnie to była taka akcja tutaj, podręcznikowa właśnie. Tak jest, no myślę, że tutaj to bardzo dużo daje. Uwaga, teraz szansa, ej, co zrobi? To było tak zwane toś. I uwaga! Ależ to rozegrałem! Brawo! Piękna dwójkowa akcja, klasa i jeja, no. No, powiem ci, Damian, że mam bardzo się ładna akcja. Tak, bardzo ładne gole póki co. No, podejrzewałem, że tu się to będzie taktycznie rozgrywać, ale zespoły naprawdę już ogarnęły rozegranie. Się dzieje naprawdę sporo. Tak, oba zespoły coraz śmielej wychodzą jakby do ataków. Tak. Tego biorą się właśnie bramki. Ładne akcje. I teraz... No, oj! Ależ... Oj, gol! No, tutaj to zrobił. Trochę niefortunnie po rykoszecie. No, tak. Zephyr miał sporo czasu na rękach. Ja to na rękach, ale... No. Tak, no, ale taka dość niefortunnie tutaj. Zderzył się ze słupkami, niestety. Jeden tak jest. No, ależ... To chyba samomu i warzywa. Tak mi się wydaje. No, sobie oddali bramkę ewidentnie, dobrze fair play zagrali, tylko że francuscy. Świetnie, no, powiem. Ale świetny mecz nam się trafił. I już tu pierwsza połowa grad goli, no, niespodziewane, ale... Uwaga, kosmos. No tutaj takie trochę dziwnie, nie wiadomo do kogo. I teraz... Ej, uwaga! Ach, no, tutaj niebieska zatrzymała go przed naprawdę groźnym zadaniem. Uwaga jeszcze raz, tak. Ej, spokojnie, teraz kosmos. No i teraz? Może jeszcze raz, nie da. Warzyw. Świetnie, tutaj od bandy. No tutaj też, klas no i został. Koniec. A, już koniec połowy. To świetna pierwsza połowa, można powiedzieć. No, tak, dużo, dużo naprawdę ciekawych sytuacji. Zespoły, oba zespoły już złapały tą solidność boiskową. I naprawdę ciekawe akcje. No i czy teraz jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone? Raczej myślę, że właśnie zwycięskiego składu się jak na razie nie zmienia. To samo w przypadku Francji wychodzi. No tu możliwe, że Lopek zdecyduje się zmienić Zephyra, ale no, nie widzę tutaj Kamisia na serwerze, więc... Tutaj Lopek wyszedł? Brawa. Tak, tutaj oba zespoły badały się tak około czwartej minuty i potem pada pierwsza bramka dla Francji, no i tego się zaczęło. Tak jest, już worek z bramkami się otworzył, więc no podejrzewam, że kolejna połowa również zaowocuje tu kilkoma bramkami, miejmy nadzieję. No ale te akcje faktycznie, no tam jeden może farfocyl, że tak powiem, był, ale no te rozegrania naprawdę sensowne. Tutaj trochę...
Pacers czy... Soze, co to jest? Pacers Soze to jest byku. A, to byk. Teraz zmienił nick. Odkrycie, tak? Tak, odkrycie poprzedniego sezonu. Nieprzypadkowe. Więc no, chyba zagra w drugiej połowie. Jest jeż nawet, proszę bardzo. O proszę, czyli jeża. Jak na razie zdecydował się wprowadzić Lopek za klasa. Widzimy tutaj, że Lopek pozazdrościł flagi. Jednak klas. Macedonii też sobie dostaje flagę Belgii. Jest i Matias na Romie, też ciekawe tutaj. Ale właśnie nie, nie wydaje mi się, że tutaj zmieni. Tak, tak, tak. Zafir to raczej chłopak z publików, ale no... Zaliczył spory progres ostatnio w grze. Właśnie trochę rozwinął się tu u Lopków. Grają. Grają. I zaczynamy drugą połowę. Marko. Już ostro z X-em Sławomir. Na rozegranie spokojnie z Kosmosem, ale ej, dobrze tutaj. Nową, no. Tak, troszkę tutaj pchanie do przodu, trochę bez sensu. Powinni bardziej stawiać się jednak na rozegranie. Belgzy. Kosmos, środkiem do Marko. I znowu Ejt zbije. Tutaj naprawdę dobry mecz na razie tych dwóch FF-ów. Obaj solidnie i w defensywie, i w ofensywie. No. Fajnie Lopek. Marko, teraz trzeba miejsce ma ważne. Ładnie, z drugą stroną, ach. Ej, 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 przytrzymał, no ale tu nic z tego nie wynikło. Powrót warzywa. Oj, teraz rodzinę pod bramką Kosmosa. No ładnie. I to, o to właśnie, takie rozegranie, będzie... oj, kapitalne podanie i będzie Boga, szansa. Co zrobić, Jerry? I słupek, tylko słupek. Ciężko sytuacja, ciężko miałem strzelenia. No tutaj też Zephyr nie wykonał specjalnie ruchu do piłki. Gdyby było bardziej precyzyjne, raczej skończyłoby się to bramką. No i uwaga, Warzyw spokojnie, ładnie wziął tą drugą stronę teraz. I cały czas szeroko, konsekwentnie rozgrywa Francja. Dobrze, Lopek ma trochę miejsca. Tutaj mu wychodził Jerzy, mógł zagrać do drugiego jednak. I górą teraz zejem. Spokojny Kosmos. Masz w rogu zejem. Niełatwo jest porobić. Aj, Kosmos tutaj warzywa. Zareagował troszkę. Nerwowo. Trochę tak, ale wszystko. No, uwaga, uwaga. No tutaj się cofnęli do defensywy, nie podeszli do warzywa. Na razie jest dużo miejsca. Jak no jak widać, mamy takie dwie filozofie. Tutaj Francja bardzo dobrze pressingiem wychodzi, a raczej defensywnie nastawiona Belgia. Na razie nie chcą się jeszcze podpalać. Mają dużo czasu na wyrównanie stanu meczu. Warzyw, no do nikogo. Lopek, oj, tutaj błąd. Chciał liftnąć, ale nieudany jednak. Teraz no i środkiem, uwaga! Oj! Nie mógł to bardzo dołem zagrać, ale już waży w powrót. I teraz uwaga, ej! Ach! Świetnie, Marko tutaj zasekurował. Uwaga! Kosmos, bardzo dobrze. Na razie to wyjście bardzo ładnie tu funkcjonuje. O, ale świetnie tu Marko se odbił. Szeroko z warzywem. Lopek wszedł, odzyskali piłkę. Spokoić grę, ustawić się. Jesz. Bardzo ładnie zajem teraz, tak. Dwójkowa akcja, no ale się skończyło. Kombinacji. Teraz Zephyr. Mogę Zephyr, bardzo ładnie. No i znowu dużo miejsca, co zrobić z tym Jesz. Ale no tak, beznadziejnie to zrobił. No, najgorzej miał, chyba. Tak, miał dwa wejścia, a wybrał najgorzej. Marko, oj! No i tu fajnie, tutaj dobry pomysł, ale jednak nie zdążył człowiek. Marko teraz, ale... Świetnie, Marko tutaj. No i drugi pan niebezpieczny jest w sumie. Tak mógł. Jest. No, spokojnie. Kosmos. Też bardzo dokładne wybicie przede wszystkim. Bardzo... Człowiek, no... Do celu właściwie. Lopek zajmę. Spokojnie, znowu do bramkarza Lopek. Nie ma nawet trochę wyjścia w tej sytuacji.
I znowu, spokojne rozegranie, o! Sławomir. No ale to zbyt łatwo piłka do przycięcia dla Lobka. I tak, ej, co teraz zrobi? Powinienem wycofać. No! Tak troszkę tutaj brak organizacji, powinien Lobek bardziej mu podejść na wycofanie. A trzyma teraz... się bardzo mocno z tyłu. Powinni już teraz trochę zaryzykować Belgowie. Na tym etapie myślę, że powoli mogą. Tak, i teraz to 6 minut, tak, że powinni też zaryzykować, moim zdaniem. Powinni wejść albo czwórką w polu. Tak, no tutaj Lopek tak, żeby... Jakieś zmiany? Może Byku właśnie. To była ta zmiana, która... która mogłaby tutaj coś zmienić. Tak, no możliwe, że Byku wejdzie na 5 ostatnich minut. Gdzie? Na tym? Nacjonalizm. No, tak, też czasem mam tak, że na czacie pisać nie mogę. Ale to już wracając do meczu. Znowu niedokładne wybicie z Epira. To na 6 minut do końca meczu i... Lopek, spokojnie. Na razie remis po 0. No, uwaga! Oj, teraz... Pasmarkowi ze śledzną. I... Pobieg, no, ale dobrze, Lopek tutaj... Gęsto w tym rogu tutaj nie daje spokoju również. Uwaga, Lopek. O! Aj, no taka pomysłowa piłka, ale... Tutaj nie rozczytał jego intencji, ej już. Marko teraz uwaga. Że tu po bandzie powinien pójść mu człowiek, no ale już Lopek na wyprzedzenie. On to przewidział po prostu. Tak, no tutaj... Ach. Oj, uwaga! Nie, będzie Jerzy piłka. Jak widać, świetnie, teraz człowiek nie podwoił, od razu szeroko się ustawił na tym MDF-ie. Także Francja bardzo konsekwentnie. No, Lopek z powrotem znowu. No i 5 minut, i teraz... No i myślę, że teraz właśnie Byka powinien wprowadzić albo... No, jednak Klas wejdzie. A, tutaj jest sobie jednak nie pograł. No, jesz długo, no, tylko 5 minut. Ale też nie zaprezentował się za dobrze, no ale tak, to... nie zrobił niczego, co mogłoby zmienić rezultat meczu. Niby tak, no ale to co tu dużo mówić? No tu dużo mówić, no jednak 5 minut to nie jest wystarczający czas, aby tam już jakoś go ocenić. Prawda? Mógł zrobić wszystko, a nie zrobił niczego. Więc podsumować jego głos. Już. Teraz Klas, uwaga. No Lopek teraz na MDF się przesunął, jak widać, taka roszada. Klas na defie. No i 4 minuty do końca. Ładnie szeroko, bardzo dobrze. No Lopek szeroko, ładnie się ustawił, ale... Widać, kapitan chce wziąć swoje ręce, ale zawsze to może... Nie zawsze to wychodziło na lidze. Wiem coś o tym. Tak, no tak samo, też pamiętamy. Potem się spłakał, no i już tak... Wiesz z nas. Teraz już myślę, że dojrzał w miarę w tych rozgrywkach ligowych Pro Haxa. No i ważny, znowu rajd. I teraz uwaga, Marku, dużo miejsca. Świetna piłka! Oj, no i Zephyr. I oj, no tu Lopek zdecydowanie za szybko mógł poczekać na zagraniu środka. Tak, obstał się zdecydowanie. Można tak to nazwać. No i Lopek cały czas właśnie znika tutaj pod pressingiem bardzo. Świadczy naprawdę o dobrej grze w pressingu. I teraz spokojnie, Kosmos. Szeroko do człowieka. No i na ich miejscu zaryzykamy chyba już grę w czterech w polu, bo zostały 3 minuty. I Marko, no z bardzo nieadekwatnym awatarem. Ale no, naprawdę świetnie pokazuje się w tym meczu, Marko. Tak. I teraz mimo że jest inwalidą, to i tak potrafi strzelać w ramki. I co tu zrobi Ejuś? No uwaga, prosisz. Uwaga! No, o! I nie ma do bitki! Ależ tutaj. Świetnie, Kosmos. Bardzo blisko jeszcze było. Jeszcze raz, uwaga! Lopek, oj! Lopek. No teraz powinni bardziej skoncentrować się w defensywie zawodnicy Francji. Tutaj jednak wrócić do tego trybu z MDF-em na drugiej stronie. Ale Kosmos nie jakoś... Osamotniony, no, teraz Marko był w defensywie. Świetnie, warzywa teraz będzie. O! I za chwilę. Klas, no spokojnie. No tamta sytuacja. Mają czego żałować. No Lopek troszkę taki kiepski strzał wykonał. Mógł to lepiej skończyć po długim. Wybicie. Klas. Ejuś.
Właśnie drużynę Polisztajn, znaczy przepraszam, Belgii obecnej. Tak, drużyna. No, mają naprawdę dobre końcówki. Ależ tutaj mógł być błąd, jeszcze więc jest. Tutaj może się dużo wydarzyć jeszcze. Jakieś zmiana jeża, ale to chyba nic nie powinno tak, tutaj no zmienić. tutaj. Jeż, no nie wiem, zobaczymy w tym kwadracie to, że też czas jest jednak. na byku moim zdaniem, to mogłoby coś dać, no a tak to... Być może byku mało grał i temu Lopek go nie wystawił, mało dziś grał. Tak, ale stawiać jeża, który grał przez 5 minut w sumie, no nic nie grał, można powiedzieć. A z bykiem można było zaryzykować i... Patrz, zwróć uwagę, teraz znowu jeż beznadziejnie. I Lopek cały czas pod bramką Francji. Teraz dobrze warzyw, wyjaśnię sytuację. Teraz. Warzyw. Warzyw teraz. Dziwię na uwolnienie troszeczkę. Jeż, uwaga. Minuta. Minuta do końca. Tutaj mojego współkomentatora wyrzuciło z Ruma. I z TS-a również. Przypomnijmy wynik 3-2, jak na razie dla Francuzów. Minuta do końca i czy coś się zmieni, no zaraz. Teraz będziemy wszystko wiedzieli już. Teraz człowiek mógł tutaj iksnąć. No proszę, grają szybką w polu, na razie są na swojej połowie. Ależ teraz kapitalnie klas, właśnie porobiony jak pies, na teraz, a już fatalnie. Minął się z przeznaczeniem. Kosmos. Człowiek wybija, jesz. Pół minuty do końca, klas. A jeszcze jednak tutaj waj, człowiek. Do wieka zapewne, jednak nie, ale teraz błąd, to będzie gol chyba? To musi być gol, to musi być gol, tak jest, 4-2. I mamy właściwie po meczu. Jeszcze jakiś tutaj rocket, no ale to już... Tu już się raczej nic nie zmieni. Przeważyw. 10 sekund do końca. Może 5, może 5. Nie, jednak chyba nie. A już wyszedł. A teraz jest szansa jeszcze. Uwaga! I czy to będzie? Ależ kosmos! Kapitalna interwencja na koniec meczu. Fantastyczna obrona na koniec. No i to tylko twierdza w przekonaniu. O, chyba Damian bił. No i kosmos potwierdził tylko to, że jest najlepszym bramkarzem poprzedniego sezonu i obecnego pewnie, obecnych mistrzostw pewnie również. A nie, wbił Marko na wywiad. No i właściwie możemy już przeprowadzić ten wywiad. Witam. Jak się czujesz? Weź. A ja co? Jak się czujesz po meczu, Marko? Jak no, odczucia? Jak wrażenie? Była nerwówka. Ładna bramka pierwsza, myślę. Podobała się. Tak, podobała się, ale przede wszystkim każda akcja była ładna. Tej no, obie strony ładne się. Bramki. Staraliśmy się. Oj, to jeden. Widzicie, jest to. A, znowu, dobra. Nic, no. Znowu to samo. Jeszcze raz, muszę powtórzyć. Lopek miał sytuację na remis, ale kosmos dobrze wyjął i to był decydujący moment, chyba, bo potem już nic nie stworzyli. Myślę, że razem z Damianem bylibyśmy zgodni, dlatego że zostałbyś na VIP tego spotkania. Jak się z tym czujesz? No, przywykłem do tego. Nie no, żartuję. Dzięki, fajnie. Starałem się. Na sparach wyglądało to gorzej niż na lidze, ale tak to zawsze jest. Wypiątnie mi tego liście bardzo, bardzo bezpiecznie, ale potem tak, ja zawsze parę bo warzyw do przodu latał już potem. Ja musiałem tam EA pilnować, kurde. U mnie jakieś lagi czy coś? Bo tak właśnie... Tak, miał czasami. No, i dar na mnie mordę. Ale mówię, zamknij mordę warzyw i... Defiłem do niego. Tak. Nie no, żartuję, wszystko ok. Bo na początku miał jakieś ściny, ale potem było git. A coś, jakieś słowo, dwa słowa o rywalach może, jak się zaprezentowali z tym potwierdzili, zdaniem. Potwierdzili, że swoją formą, że to drugie miejsce w sezonie ligowym to nie był przypadek, bo łatwo nie było. To jest jeszcze ostatnie pytanie. Jak myślisz, że do wyniku Macedonia-Szwecja, gdzie... No. 4-1? Tak, 4-1. Cóż no, na rywek nie ma już słabych drużyn. Więc dziękuję za wywiad i gratuluję pierwszego zwycięstwa właściwie w pierwszym meczu. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. I idę na następne mecze, nara. Na razie, dziękuję. A więc pierwszy mecz grupy B, Macedonia, Francja, Belgia za nami, wynik 4-2 dla Francji.
O, witam z powrotem. O, jest, jest komentator. No my już kończymy właściwie, Damian, także... O, kończymy, tak? Jak w wynikiem mecz się zakończył, jeśli można wiedzieć? A 4-2, 4-2. 4-2, czyli Francji, poprawili jest. Francuzi, tak? No, myślę, że jest zasłużone zwycięstwo drużyny Francji. Po stronie obecności nominowałem Marco Asensio na MVP, no i myślę, że zgodzi się z tobą. Myślę, że się zgodzę z tobą w tym. Zdecydowanie Marek zagrał naprawdę świetny mecz. Dużo był, wszędzie był praktycznie na boisku, gdzie trzeba. Świetnie krył tam i rozgrywał. No i strzelał ważne bramki. A my już dziękujemy za dzisiejszą obecność tutaj widzów. Faksa. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. A komentowali dla was Dele oraz Damian Dudzicz.